Czy jesteście pierwsi ludźmi, którym o tym powiem na głos? Mianowicie, wiecie, że od kilku lat mamy publiczną szkołę biblijną w Łodzi. Ona się cieszy dość dużą popularnością, co jest dla mnie ogromną radością. Ale postanowiłem też od października otworzyć szkołę liturgii, która by była dostępna dla wszystkich, którzy chcą liturgię poznawać. Ja wiem, że wy jesteście ekspertami, bo kto był na drugim stopniu, to przyszedł w szkołę liturgii. To jest naprawdę dobra szkoła, drugi stopień. Naukowa, powiem, że mam notatki z drugiego stopnia do tej pory ze szkoły liturgii i są lepsze niż wykłady z wstępu do liturgii z seminarium. Więc wiem, że macie za sobą taką szkołę, ale my będziemy ją chcieli pewnie jeszcze jednak rozwijać i chyba znajdziecie tam coś ciekawego dla was. Ja bym bardzo chciał, żeby ta szkoła liturgii była też przestrzenią, w której będziemy przygotowywać potem nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, lektorów, akolitów, więc tak dość szeroko. Ale właśnie, żeby tym miejscem, które całą tę formację gromadzi i skupia, była otwarta dla wszystkich szkoła liturgiczna. Człowiekiem, który mnie do tego zainspirował, jest oczywiście nie kto inny, tylko Ojciec Święty Franciszek, który w swoim dokumencie Desiderio Desideravi wzywa wszystkich do formacji liturgicznej. Jest bardzo ważny tekst papieża. Ostatnio słuchałem, jak kardynał Rącz, który jest prefektem dykasterii do spraw kultu, powiedział, że to jest list miłosny papieża do Kościoła. Rzeczywiście on jest tak napisany, z takim wielkim sercem. Papież pokazuje właściwie pragnienia serca Jezusa, ale pokazuje, jak bardzo te pragnienia serca Jezusowego też przechodzą przez Jego serce, są Jego pragnienia. No i te pragnienia to są pragnienia powszechnej formacji liturgicznej. Teraz było posiedzenie dykasterii do spraw kultu w Rzymie. Było wiele mowy na temat formacji liturgicznej, ale przede wszystkim dla księży, czy dla ksiądz Patryka, dla seminarzystów. Ale też wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że przyszło nam żyć teraz w takim kościele, że można najlepiej wykształcić księży i seminarzystów, ale oni tego wszystkiego ani, mówiąc brzydko, nie obskoczą, ani nie załatwią. Bo nie. Miał jedną z konferencji na tym zebraniu plenarnym kardynał Lacroix, że jak zastawał biskupem w Kanadzie, to księży miał w diecezji 1000, a w tej chwili ma 100. Byli biskupi na tej dykasterii, pytaliśmy, ilu mają seminarzystów, to jak się bali powiedzieć, to mówili, to nie jest oczywiście żadna rezygnacja z tego, mówimy się o powołania, chcemy mieć jak najwięcej seminarzystów i przyszłych księży, natomiast też w takim kościele żyjemy, że trzeba formować przeżywania do rozumienia i też do formowania innych liturgii. Trzeba też formować ludzi świeckich i będziemy chcieli to robić, a ja rozumiem, że akurat od was mam pewne zrozumienie w tym zakresie, bo Duch Światło Życie jest ruchem odnowy liturgicznej w Kościele, więc nie kryję, że też będę na was liczył w tej szkole. No, jesteście pierwsi, którzy to usłyszeli, a reszta se przesłucha. Więc to, ale wyście usłyszeli tę inicjatywę. Już kilku naszych liturgistów do tego popychałem troszkę tam, żeby zaczęli na ten temat myśleć. I to będzie szkoła, która będzie permanentna. Wiadomo, będzie zawsze jakiś korpus zajęć takich podstawowych, ale też będą takie wykłady, jak się ładnie mówi, w języku uniwersyteckim, monograficzne. Jakiś tam bardzo ważny fragment liturgii specjalistycznie pokazywany, będzie mógł być zmieniany co roku.
żeby można było do tej szkoły chodzić, jak ktoś chce, to do paruzji.